Wiesz co, nie wiem, Jacek to ogarnia. Ja... No dobra, zaczął się nagrywać. Aha. Jacku, czekamy na wprowadzenie. No chyba żartujesz. Ja? Nie? Ja jestem gościem dzisiaj, ja jestem przypadkiem. Ja jestem od kamerą. Przypadkiem założyłeś tą grupę. Tak, nie, nie, dawaj Wojtek, ty jesteś major Gomosa. Zresztą ja jem. Idealna praca na wykład. Nie, dobra, pani mam nadzieję, że spakowała pizza. Mamy tutaj parę osób, które pracowały lub pracuje. Firmą Alfa, więc nie wiem, jak się podzielicie, kto to powie. Nie powiem, więc no, ja jestem już zadowolony z tego sponsoringu, więc myślę, że na początek wielkie brawa dla Odboxa. No i Paweł nam się powie, a też tutaj się część wystraszyła na to po tych wzorkach, ale teraz się muszę wyjaśnić. Ale Paweł już musi zapracować na swoje prawa. Ej, z koncera właśnie tak dobra, ja jest firmą konsultingową. Głośnie, jaka to firma? Firma konsultingowa, przynajmniej tak uważa zarząd. Firma zatrudnia ponad 300 osób, z czego myślę, że około połowy programistów. Należałoby zwolnić. No i myślę, że ta część firmy raczej myśli o firmie jako o software house, albo przynajmniej chciałaby, żeby tak było. No i dlaczego sponsorujemy spotkania takiej konfigury? No dlatego, że szukamy programistów, a uważamy, że tutaj się spotykają ludzie, którzy z tym chcielibyśmy pracować i którzy odpowiadają nam jako potencjalni koledzy z pracy lub do usługa. No i to tak. Ode mnie można powiedzieć, że pracowałem w Odboxie, właśnie tam zostawiłem pracę. Ale to bardziej rzucę się takimi pomysłami, jak będę przedstawiał i polecam jako miejsce do pracy. Atmosfera jest porządna. Projekty są biznesowe, no. Nie będę oszukiwał, że... No praca to praca. Realizujecie sami te projekty, czy więcej outsourcujecie pracowników do innych? Nie, to raczej my jesteśmy outsourcowani. My realizujemy projekty takie dla różnych klientów, głównie dla jednego dużego telekomunikacyjnego. Nie, no to nie jest całościowo, tak? No, wszystko się kręci wokół domeny CRM-owej, ale to jest sporo różnych systemów, różnych technologii. Zrobienie oprogramowania dla biznesu. A to z takich rzeczy, co nas kręci najbardziej, Agile, TDD, Continuous Integration? Continuous Integration mamy zasadniczo na tyle, na ile możemy mieć modele, w którym pracujemy. Nie pracujemy w Agile'u w pełni, nie po prostu rozumiemy, to zależy od klienta. No. Jeżeli klient wymusza waterfallu, to możesz sobie robić spotkania skramowe, tak robimy, to jest fajne, ale robimy planning pokera, oceniamy projekty na takiej zasadzie, że cały zespół siada i to robi, no ale nie jest to problem, jak to może się uczynić. Ale to pięknie, tak? Nie, dobra, w każdym razie chciałbym, żebyście rozważali pracę po prostu w jakimś, nie wiem, Accenture, albo czymś takim, bo zastanowili się również nad złożeniem do nas CV. I zapraszamy. Dobrze, Paweł wyszła. To może trochę o mnie. Dwa pierwsze to imiona, Paweł Sesa, i dwa następne to nazwiska. San Juan Szklesz. Mój rodzic jest z Meksyku, moja mama z Polski, stąd właśnie dwa nazwiska. Urodziłem się tutaj. Mój ojciec właśnie robił doktorat na matematyce, ale wtedy byłem w Pałacu Kultury jeszcze. I poznałem się tutaj w Akademii Pomnażnej, jak moi rodzice. Bo wtedy były jeszcze żeński i męski. No, urodzili mi jeszcze trzy dzieci, ja byłem drugi. I wjechaliśmy do Meksyku, a później wróciłem tutaj na studia właśnie, żeby matematykę studiować. Dzisiaj wam trochę powiem o architekturach, z tym, że to będzie dość specyficzne, bo na UX architektura to
mówi się, jakie trzeba mieć podejście, jakie myślenie, jakie diagramy zrobić, jak to tłumaczyć biznesowi, ale to jest mało konkretne tak naprawdę, bo człowiek chciałby powiedzieć, dobra, mam usiąść do komputera i napisać jakiś kod, tak? To powiedz mi, jaki kod wynika z jakiej mesty, jakiej architektury. Znaczy, to wynikają jakieś reguły, pomysły, ewentualnie go w serwisy są najbliżej. Ale właśnie to nie jest taka, to nie jest taki obraz formalny, z którego wynikałoby, że to na przykład się kompiluje, albo że to jest zaplanowane, żeby to się zintegrowało. To co tu przedstawię, trochę wynika z mojej pracy przy projektach wojskowych, gdzie wojsko ma nieskończony bufor, dlatego on tak robi, że planuje tak duże systemy, jak on tylko potrzebuje. A problem jest taki, że jak jest bardzo duży system, który obejmuje bardzo dużo ludzi, bardzo dużo sprzętu, to planowanie tego to jest wielkie przedsięwzięcie. Dlatego, że właśnie jak zaczniemy robić diagramy, to będziemy mieli 10 tysięcy. No to nikt nie przeczyta tych diagramów, tak? Nikt nie powie, że to ma sens. Zmienimy w jednym miejscu jakiś tam interfejs na synchroniczny, na synchroniczny, no to i nie wiem, 100 diagramów trzeba zmienić, tak? Z tego powodu. No, żeby sprawdzić, że to ma sensu, to to wymaga, żeby właśnie ta architektura to nie były tylko te rysunki albo jakieś takie pomysły, tak? Tylko coś konkretnego. Plan jest taki, że pokażę wam, szybko omówię, co to jest definicja JECIA. Tak naprawdę, żeby mieć wspólne słownictwo, bo będę się odnosił do biblioteki JUICE, to nie każdy używa tej biblioteki, ale jakby podejście jest jedno, tak? Powiem, jak to działa, o słownikach, jak zorganizować właśnie pomocy JUICE-owe. Bo się okaże, że bardzo szybko będę definiował, co to jest architektura. To już będzie architektura, która będzie napisana w kodzie. To są według konkretne mapowania na to, co jest usługa i co tak architektura przedstawia. I muszę wam powiem, jaki jest problem właśnie, żeby to, co jest ten standardowy dependency injection, żeby to przełożyć na coś, co będzie architekturą usługową. I tutaj właśnie pokażę wam kilka problemów i dwa rozwiązania, które... Nie wiem, czy ktoś jeszcze to wymyślił, ale ja nie znalazłem nic podobnego, tak? Z tym, co tutaj robię. No i na końcu będzie demo. Po prostu uruchomimy i zobaczycie, jak wszystkich ten protokół kanoniczny, który zdefiniuje na końcu działa. No, też nie sprawdzę. Okej. Dependency injection. Są dwa słowa takie bardzo modne. Dependency injection i inversion control. Trzeba zrozumieć, że jedno to jest... Inversion control to jest podejście do pewnych rozwiązań, a dependency injection to jest konkretne rozwiązanie. I dependency injection to implementuje właśnie taki pattern i to jest na konkretną rzecz, na słowo kluczowe new. I to jest tak, że zupełnie inny przykład inversion control były taki, że macie zespół deweloperów, taka ma swoją bazę danych lokalnie. I zmieniacie organizację zespołu, tak, żeby był jedna osoba techniczna, która zarządza wszystkimi bazami danych. Tak? Czyli deweloper już nie musi konfigurować, zarządzać, patrzeć, wprowadzać, tylko robi to jedna centralna osoba. I to właśnie jest inversion control, bo opanowanie czy kontrol nad pewnym zasobem jest centralizowane. I taki jest pomysł, tak? Czyli tutaj każdy deweloper mógł mieć swoją bazę. I przy tej zmianie to jest jedna osoba techniczna, która na przykład to będzie jakaś bardzo specyficzna baza danych, która wymaga umiejętności konkretne, no to ta osoba będzie nie miała i będzie jakby cały zespół ten, zwolniony z tego obowiązku. Nie będą mieli już takie problemy, tak? Raczej problem, żeby się dogadać z tą osobą. Jakby tak jest to podejście, best of control, a przy dependency injection to okazuje się, że w kodzie strasznie dużo występowała osoba kluczowej new. A ktoś zaczął zastanawiać się, jak zrobić, żeby właśnie nie trzeba było pisać tego słowa kluczowego, tylko centralizować to jako konfigurację. Czyli tak, odbieramy sterowanie właśnie nad słowem kluczowym new, mówimy tak, deweloperze, wy nie musicie pisać tego słowa kluczowego, tylko musicie po prostu skonfigurować swój kod. A ten, kto przyjmuje to sterowanie, to jest wydzielona konfiguracja. Tak? I to jest właśnie naprawdę jest injection. I tutaj macie przykład kodu, który w ogóle nie występuje słowa kluczowe new, ale jest gotowy na to, żeby stworzyć te instancje, tu są interfejsy, tak?
On jest gotowy na to, żeby stworzyć tę instancję i mieć tutaj referencję do tego. I jest tak. Kluczowe są te anotacje linie. Tak? Tutaj mamy pole, które jest indykowanie. To się nazywa injection point, czyli miejsce, gdzie potrzebujemy, żeby było wstrzyknięta zależność. Tutaj mamy drugi przykład, gdzie jeśli anotacja jest zrobiona, to się okaże, że na przykład pomimo tego, że to jest ten sam typ, ten sam interfejs, to może być wstrzyknięte inne implementacje. To wynika z tego, że te miejsca do wstrzyknięcia, te injection point, są wydzielone tak? Przez, nie przez typ tylko, ale też na przykład przez anotację. Jeszcze mamy tutaj przy konstruktorze, no to jak będzie stworzona instancja tej klasy, tak? No to potrzebne są te parametry. Czyli to są też następne miejsca, gdzie trzeba wstrzyknąć pewną zależność. Ta konfiguracja zewnętrzna musi zdecydować o tym, że w tym miejscu będzie konkretna implementacja tego interfejsu. Tak? Założę, że to są tylko interfejsy. I słownictwo do tego użyte, JUICE, to jest model explicite. Jak wejdziecie do JUICE, do biblioteki, tam jest pełen model podany i on jest trochę bardziej złożony. A to wynika z tego, że on nie tylko z konfiguracji tych modułów znajduje, co trzeba gdzie wstrzyknąć, ale również jakby w miejscu możemy dodać dodatkowe, w klasie, którą piszemy, możemy dodać dodatkowe anotacje, które wskazują na to, jak należałoby to zrobić. Ja bym w stanie dużo zrobić dynamicznie. Ale do tej architektury, co będę mówił, nie potrzebujemy tego. Dlatego mówię tylko, to jest explicite, czyli mamy explicite napisane w konfiguracji w modułach JUICE, jaki jest, jak powinny się te zależności wstrzykiwać. I więc, słownictwo jest takie. Klucz to jest właśnie typ plus anotacja i to jest to, co jakby to jest injection point, to widzimy przez ten klucz. Co trzeba tam wstrzyknąć? Tak? Czyli nie tylko ty, bo chcemy mieć różne implementacje, ale dlatego jeszcze jest przez jakaś konkretna notacja. To injection point to właśnie jest jakieś miejsce w kodzie, które wskazuje na ten klucz. Dostawca to jest interface provider, to będę mówił provider, bo tak naprawdę odnoszę się do tego interfejsu. To jest coś, co ma tylko jedną metodę bezargumentową. To jest ostateczna ta implementacja, która tworzy instancję danego typu. Widziałeś, na przykład można pisać własne providery, ale tak naprawdę z tej konfiguracji on kompiluje ją w locie i sam generuje implementację tych providerów. Czyli jakby ta konfiguracja to nie jest właśnie lista implementacji takiego interfejsu, tylko to jest coś mądrzejszego, że na przykład sprawdza, że to jest spójne i to ma sens. Także to jest ten wynik, który dostajemy z zewnątrz jako już gotową maszynę do wyciągnięcia instancji. I coś, co nazywają Binder Provider, to jest interfejs, który określa, jak to wewnętrznie działa. Nie ma takiego interfejsu w JUICE, tylko jest po prostu injector. To jest interfejs, który możemy powiedzieć, podaj mi instancję tego klucza. Tak? Między innymi typu, bo klucz to jest jeszcze ta anotacja. Tak, podamy typ, to stworzy klucz, który ma typ i nie ma anotacji. Tak? Ale jakby to określa właśnie, co ten wstrzykiwanie zależności robi. Jak mam jakiś klucz, to ja do tego klucza znajduję provider, który jest implementowany albo wygenerowany z konfiguracji i na tym providerze ostatecznie wyciągam moją instancję. Tak? Więc tak. Jak są tworzone te instancje? Na tym interfejsie injektor, czyli ten najbardziej zewnętrzny, zawsze musimy od tego zacząć. Prosimy o konkretne instancje danego typu. Tak? Ten klucz określa, jaki to jest typ, ewentualnie jaki wariant, tak? Wynikający z anotacji. Teraz, na podstawie klucza, implementacja wygenerowana z konfiguracji wybiera, jaki provider jest potrzebny. Tak? Do tworzenia tej instancji. Następnie provider jest związany już, jak ma stworzyć klasę, instancję, no to jest związany z konkretną klasą. To on patrzy w tej klasie, jakie są wszystkie injection points, czyli te miejsca do wstrzykiwania zależności i na tej podstawie właśnie on dla każdego z nich znajduje, jaki klucz w tej chwili jest potrzebny. Tak? Bo
jak stworzymy instancję, to taki graf referencji powstaje. To właśnie on w ten sposób będzie powoli budować ten graf. I teraz tak, to nie musi być acykliczne, dlatego że juice pod spodem robi taki myk, że jak znajduje syk, to tworzy proxy danego typu i injektuje go, żeby właśnie stworzyć spełnić ten syk, a później wywołanie do tego proxy jakby mapuje na tą instancję stworzoną już tą prawdziwą. Tak? I na przykład jest przeniesiony juice do GMUT, gdzie jest gin i tam nie mają tego. Tam nie pozwalają na to, żeby były cykle. Tam z różnych względów. Tak? Ale to jest właśnie ten algorytm, który określa, co jest potrzebne, żeby stworzyć daną instancję. Ciekawe jest to na przykład, że w danej klasie możecie zainjektować provider jakiegoś typu. Czyli wy możecie świadomie powiedzieć, że chcecie opóźnić moment, w którym będzie wyciągnięta ta zależność. No bo provider jest gotowa implementacja, żeby stworzyć tę instancję. Tak? Czyli możecie dostać wstrzykniętą ten provider, żeby w kodzie, podczas już działania systemu, wybrać kiedy to faktycznie uruchomić. Tak? Kiedy pociągnąć dalej ten algorytm. I to jest coś takiego jak ten lazy list w językach funkcyjnych. Tak? Tworzymy listę, która jest nieskończona, ale mamy tyle elementów, ile poprosimy. No to tutaj moglibyśmy zrobić instancję, która ma provider, to znaczy klasę, która ma provider tego samego typu, tak? I na podstawie kontekstu stworzyć następne instancje. Tak? Właśnie przez to, że możemy to opuścić. No i później powtarzamy to samo. Tak? Jak mamy klucz, to zaczynamy od injektora. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj powstaje taki graf zależności. Jak zaczęliśmy od jednego klucza, to dochodzimy do tego, że są. Jest konkretnie jeden provider potrzebny, tak? Ale on pociąga ze sobą następne klucze. Czyli gdybyśmy patrzyli tak, że tutaj na dole mamy input klasy, tak? Z której możemy stworzyć instancję, a nad nimi mamy właśnie typ, który im odpowiada, plus anotację, to mielibyśmy coś takiego, że jak wybieramy jakiś klucz, to dostajemy instancję tego typu i jakby wszędzie dookoła dostajemy, jaki zakres kluczy czy implementacji potrzebujemy, żeby stworzyć tą instancję. Tak? I właśnie ten graf zależności musi być taki, że jak tworzę jakiś zestaw modułów, które kolejne jakby takie injection spawn deklarują, to musi być pełne przy uruchomieniu w Jules. Tak? To nie jest to samo, co sortowanie topologiczne, jak ANSI, które paski. Zacinam, będę mieć najbardziej zależne, później ich zależności. No tutaj, żeby stworzyć swoją instancję, to musi mieć właśnie przyjęcie wszystkie zależności, tak? No to, żeby one powstały, to muszą właśnie, żeby to zainjektować, to muszą powstać na jedno, tak? I w tym momencie właśnie to się tak rozchodzi. I to faktycznie jest taki graf zależności. Tak? Okej. Okay. Jeszcze jeden z szczegółów technicznych, żebyście kojarzyli, co to są moduły. Jedno mapowanie klucz na konkretny provider to się robi przez specjalny DSL w Jules i zestaw takich bindowań, to się nazywa, czyli te mapowania pojedyncze, to się definiuje w modułach. I po prostu jest tak, że moduł to jest jakby pewien zestaw interfejsów, które chcemy mieć dostępne. A jak tylko to potrzebujemy, to dodajemy go do uruchomienia, żeby stworzyć injektor i my wiemy, że wszystkie tutaj zdefiniowane interfejsy będą dostępne, żeby injektować gdzie indziej. Tak? Czyli taki moduł to jest taki zestaw mapowy z klucza do konkretnej implementacji providera. Tutaj tylko wypisałem tę standardową konfigurację, która tworzy provider, który uruchamia konstruktor tej klasy. Ale tutaj jest dużo więcej opcji i mogę już spokojnie powiedzieć, że wszystko, co możecie zrobić w kodzie, pisząc słowo kluczowe new, jest możliwe przez tę konfigurację Jules. Niektóre rzeczy są zawiłe i takie specyficzne, ale to jest tylko po to, żeby zrobić to szybciej tak naprawdę. Ale wszystko jest możliwe, czyli wy
jako programiście dostajecie ograniczenie, że nie możecie słowa kluczowe new napisać, to nie jest tak, że jesteście ograniczeni. Tylko ten obowiązek i ta praca jest przełożona gdzie indziej. Ktoś inny powinien właśnie nad tym panować. Więc tak. Jeden moduł to jest taki raczej zbiór, taki mapowań konkretny z kluczowego providera. I żeby stworzyć injektor, czyli już ta implementacja pełna, która jest w stanie wytworzyć te instancje, potrzebujemy po prostu podać mu metodę statyczną, podajemy listę instancji modułu, czyli taką konfigurację. I dostajemy ten injektor. Tutaj jedna rzecz kluczowa jest taka, że jak te moduły będą sięgać po jakieś klasy, gdzie jest wstrzyknięty pewien typ, pewien klucz, który nie mamy zdefiniowany w jakimś module, to on pokaże nam, że to jest błąd. I to będzie jeden z problemów, które omijam, żeby trochę inaczej stworzyć ten injektor. Więc tak. To było moje zależności. Teraz opowiem o tym, jak widzę, że można zdefiniować architekturę. Więc tak. Pierwsza rzecz, którą definiujemy, to jest to, co jest usługa. Usługa to przyjmujemy, że to jest zbiór interfejsu. Tak? Czyli jak ja udostępniam pewną usługę, to ty wiesz, że możesz się połączyć, możesz poprosić o ten interfejs i zacząć robić z wywołania. Dla programisty to oznacza, że w jego kodzie, jak ma dostępną jakąś usługę, to może injektować ten typ, stworzyć instancję i zacząć wywoływać. Tak? Możemy przyjrzeć, właśnie to nie jest jakaś definicja, którą przeczytałem, to jest moja definicja architektury. Pokażę wam, jak zaimplementowałem, no i bardzo chętnie usłyszę krytykę. Więc tak, architektura to będzie jakaś struktura uporządkująca taki zbiór usług, czyli usługa to jest interfejs, zbiór interfejsów, jak mam dużo takich zdefiniowanych usług, dużo zbiorów interfejsów do implementacji, no to tak, specyfikacja w sumie to jest zbiór interfejsów. Kategoria, ja to nazywam, po prostu wybrany zbiór usług. Tak? To na ogół robi się tak, że na przykład są warstwy, tak? Na samej górze są usługi użytkownika, później usługi danych, a później usługi infrastrukturalne. I tak, po co podzielić na kategorie te usługi? Po to, architektura to będzie po prostu zbiór tych wszystkich kategorii. Czy możemy powiedzieć, że tak, mamy zbiór i mamy w pewien sposób uporządkowany. Te kategorie na ogół się definiuje się po to, żeby ograniczyć to, co jest możliwe. Znowu, ograniczenie nie jest po to, żeby dało się mniej zrobić, tylko żeby dało się opanować nad większym systemem. Tak? Jak ja w warstwie widoków nagle zainjektuję coś, co jest implementowane 10 warstw dalej w jakiejś bazie danych, zacznę tam mieszać w tych danych, to nikt nie dojdzie do tego, kto zepsuł te dane. Właśnie dlatego muszą mieć ograniczenia, żeby ani świadomie, ani nieświadomie nie zepsuć to, co jest dane. I teraz tak, jakie ograniczenia? Implementacje. Jak mamy zbiór interfejsów czy usługę, to ta implementacja to będzie tak naprawdę jeden moduł JUT, który dostarcza dokładnie ten zbiór interfejsów. Tak? Po prostu przyjmujemy. Jak chcesz mi dać implementację usługi, to dajmy moduł, gdzie jest mapowane, żeby właśnie móc stworzyć te interfejsy. I jeszcze mamy relację dostępności kategorii i to właśnie odpowiada na pytanie, jakie klucze możesz zinjektować w swojej implementacji. Jeżeli ja mam usługę z kategorii użytkowników, ten users, tak, to mogę injektować na przykład wszystkie usługi z kategorii danych, ale nie z kategorii infrastruktur. Tak? Czyli to jest właśnie takie ograniczenie, żeby trzymać porządek w tym, co gdzie jest wstrzyknięte. Więc. Implementacja. Jak mamy tutaj. Więc tak, powiedziałem, że usługa to jest zbiór interfejsów. Implementacja to będzie moduł Jules, który mówi, jak stworzyć ten zbiór interfejsów, tak? Czyli jak stworzyć instancję. Są różne kombinacje, ale dwa są bardzo specyficzne. Jedna to jest to, co nazywałem prototyp.
Wydajemy implementację prototypu, kiedy my dostarczamy implementację pewnych kluczy, ale nie injektujemy nic z zewnątrz. Tak? Taki moduł ma tą zaletę, że można po prostu go uruchomić i on będzie działać. Tak? Dlatego, że on nie ma dalszych zależności. Jeszcze możemy zdefiniować coś, co byłoby specyfikacją testów, czyli coś, co nie dostarcza żadnych interfejsów z zewnątrz, tak? Ale szykuje w sobie właśnie jakąś konkretną specyfikację usługi, czyli zestaw interfejsów i na przykład robimy wywołanie. Tak moglibyście zdefiniować na przykład testy. Tak? Niezależnie, tu masz zbiór interfejsów, napisz testy do tego. To robię klasy, które injektują te interfejsy i robią wywołania. I więc tak, prawdziwa implementacja, to ona będzie dostarczać pewne interfejsy i również injektować w zależności zewnętrznej. Tak? Więc tak. Tutaj mamy dwa problemy przy tym. Mamy dwa problemy. To co ten standardowy dependency injection, to nie jest architektura usługowa. Pokazałem, jak to implementowane jest z czytania zależności i pewna definicja usług. Ale mamy dwa problemy. Pierwszy z nich jest taki, że te moduły albo komponenty to nie są instancje usług. Zwróćcie uwagę na to. Gdybym w konfiguracji strzykowania zależności podał dwie różne implementacje tego samego interfejsu, to ta konfiguracja byłaby niepoprawna. Ale jak ja używam pewną usługę, to ja chciałbym połączyć się do różnych usług. Tak? I to jest tak, że te moduły JULS to tak naprawdę jest tak, że to są singletony. W sensie taki, że mogę stworzyć jeden, zapiąć po kolei wszystkie zależności, uruchomić ją, uruchomić taką strukturę i nic więcej. Tak? Nie mogę wymienić pewne kawałki i tak naprawdę te powiązania są na sztywno zdefiniowane. I ja kiedyś mieliśmy taki system, gdzie było strasznie dużo web serwisów. Bo ja zapytałem architekta tego systemu, czy to jest zorientowanie usługowe. Ja powiedział mi, że tak. No, używamy przecież web serwisów. No, ale właśnie to nie jest to. Jak mamy, jeżeli w jakimś systemie macie zdefiniowane usługi jako takie i nie macie więcej niż jednej instancji każdej usługi, to nie są usługi, to są komponenty. Czyli macie tak naprawdę podzielony swój system na różne komponenty, które łączyliście przez technologię web serwisów, tak? Jakby, żeby to była usługa, to musi być dla jednego typu usługi bardzo dużo tych usług i one powinny być w stanie właśnie przekierować się i robić wywołania, wybierając do kogo chcą kupić, tak? Jak mam sklep, to jest usługa, bo mogę wybrać różne sklepy i kupić się, gdzie mi się podoba. Tak? I to właśnie to jest ta pierwsza różnica. Że to są singletony, no i że w takim standardowym JUIC to jest wszystko na sztywno połączone. Nie mogę nagle zmienić konfiguracji. Tak, to jest pierwszy problem, żeby to była naprawdę architektura usługowa. A drugi to jest kontekst uruchomienia. Przede wszystkim to możecie stworzyć na jednej maszynie wirtualnej. Tak? Gdybyście chcieli. To jest problem ze skalowalnością. Gdybyście chcieli mieć bardzo dużo instancji usług, to już aż się prosi na to, żeby to było rozproszone. Tak? A takie podejście jak JUIC, to tylko pozwala w jednej maszynie wirtualnej stworzyć ten injektor, jednego nie mógł wyciągać zależności. Druga jest taka, że nie macie sposobu na zdefiniowanie ograniczenia dostępu. Czyli ja udostępniam Wam jakąś usługę i na przykład mówię, że to tylko będzie dla ludzi z grupy Warszawa. Tak? To nie mam sposobu na to, żeby nadzorować na tym, żeby powiedzieć, kto może wstrzyknąć ten interfejs, albo kto nie może. Tak? W ogóle, żeby z zewnątrz maszyny wirtualnej, bo o to chodzi, żeby to było na zewnątrz. I trzeci ważny problem jest własność tej usługi. Była taka kłótnia między Facebookiem a Google, kiedy nagle Google powiedział, że nie udostępnia interfejs do kontaktów dla Facebooka. Czyli, że nie można importować z jednego miejsca na drugie.
A w tym podejściu, co ja chcę wam przedstawić, stara być implementacja, jest tak, że jak mam usługę, na przykład kontakty, to jest moja usługa. I ja chcę zdecydować o tym, kto może ją wywołać, a kto nie. I w tym podejściu, które przedstawię, właśnie to jest możliwe, dlatego że tą usługę ja mogę uruchomić gdzie chcę, na dowolnej maszynie, na moim komputerze, na moim laptopie albo w jakimś cloudzie. I będę ja decydował o tym, kto może przyjąć sobie zależność tak skonfigurowana, żeby te wywołania trafiły do mojej implementacji. Czyli w pewnym sensie ja będę właścicielem tej usługi. Także to jest coś, co JUIC i właśnie takie standardowe zyskiwanie zależności nam nie daje. I więc tak, rozwiązanie na pierwszy problem. Pierwszy problem był taki, że jak mam pewną klasę i mam wstrzykniętą pewną zależność, tak, to nie mogę zmienić konfiguracji w locie. Nie mogę zmienić usługę, do której kieruję moje pytania. Pokażę wam w kodzie, jak to jest zrobione, ale idea jest taka. Jak mamy jakiś interfejs i jego implementację, to on może wstrzyknąć sobie inną implementację, inny interfejs, jakoś usługę. Jak to jest w takim normalnym uruchomieniu JUIC-a na jednej maszynie wirtualnej, po prostu dostajemy stworzoną instancję jakiejś implementacji, która właśnie została skonfigurowana. A pomysł jest taki, że jak prosimy o injektowanie interfejsu, który jest z jakiejś usługi zewnętrznej, to injektowanie jest proxy, który na każde wywołanie metody na ten interfejs, czyli na ten kontrakt tej usługi, będzie tak naprawdę nagrywał i spóźniał te wywołania do tej konkretnej implementacji, która jest skonfigurowana w tym wątku, czyli w danym kontekście pracy. I w tym momencie, zmieniając tutaj konfigurację, gdzie te wszystkie wywołania zrobić, to jestem w stanie dynamicznie zmienić konfigurację. Tak? Ja mam wstrzyknięty interfejs, ok, nie robię wywołania do niego, ale te wywołania są nagrywane po drodze i mogą być przekierowane do różnych usług. Tak? A drugi problem jest taki. Załóżmy, mamy interfejs, który jest w dwóch klasach. Tak? Tutaj jest zinjektowany i tutaj jest dostarczony przez konkretną implementację. Jak to jest na jednej maszynie wirtualnej, to to powiązanie jest podane przez referencję. Tak? Konfiguracja robi swoje, bardzo dużo tam providerów i GI się leci dookoła, ale koniec końców jest stworzone, jest wywołana konstrukcja tej instancji i ta referencja ostatecznie trafia do wewnętrznej referencji tamtej instancji. Żeby to rozdzielić, żeby można było injektować instancję, która jest zewnętrzna na innym serwerze, bez żadnych kosztów dotyczących kodu, który ja piszę. Ja chcę interfejs i chcę go injektować. Nic więcej. Konfiguracja ma być zewnętrzna. Tak? Programista ma nie wiedzieć o tym, czy to jest wywołane lokalnie, czy zdalnie. To pomysł jest taki, że wywołania na ten interfejs nagrywać coś, co nazywałem protokół kanoniczny. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa. Ale on jest kanoniczny na tyle, że on po prostu rejestruje, jakie kolejne instancje obiektów wstrzykniętych są wywołane, z jakimi parametrami i jaka metoda jest wywołana. No to jest tak naprawdę jak nagrywanie wywołania tych metod, tak? A jakie metody? No to te, które wynikają z interfejsu. Czyli to może nagrywać dowolny ciąg wywołań na jakiś interfejs. No, żeby to wywołać po drugiej stronie, to jeszcze muszę wiedzieć. Na przykład ta instancja numer 0 to jest konkretny typ instancji. Jak mam jakiś parametr, który nie jest właśnie stworzony przez injektora, tylko na przykład to jest string, czy mam konkretne dane, to muszę je przekazywać. Czyli idea jest taka, żeby mieć taki kanoniczny, taki standardowy sposób nagrywania wywołań do interfejsu,
Tak, żeby przekazując to po tej stronie, właśnie móc powtórzyć te wywołania. To zwróćcie uwagę, jak wyglądałoby na drugim komputerze odpalenie tych wywołań. To bym wziął tak. Bym wziął iniektora z tej usługi, bym wyciągnął implementację tego klucza, numer 0, i później zrobił wywołanie na podaną metodę, przekazując te dane, które mam tutaj sterylizowane. Binnik to będzie jakiś interfejs następny. Tak? Ja wiem, że na ten binnik mam wywołać następną metodę, podając następny, to powinno być minus, sorry, następne dane. Tak? Czyli widzicie, że na podstawie takiego zapisu jestem w stanie tutaj powtórzyć te wywołania. Tak? Więc tak. Mogę wam pokazać pełne demo albo po kawałku? Dobrze, to zrobię tak, jak było zaplanowane. Więc tak, przedstawię scenariusz, w którym właśnie takie wywołania przez protokół kanoniczny będą zrobione, z tym, że mogę się od razu przyznać, ta implementacja jest na jednej maszynie wirtualnej. To jest tak, że uprościłem to na tyle, żeby właśnie nie męczyć się tym problemem sieci, tak? Tylko żeby zobaczyć prototyp, w którym pozwala mi widzieć, że to faktycznie da się zrobić. To nie jest oczywiste, to jest czwarty prototyp tego. 3 razy wrzucałem do kosza, dlatego że nie byłem w stanie czegoś implementować. Opowiem wam trochę później, jakie są naprawdę problemy przy implementacji czegoś takiego. Ja przy następnym kroku chcę zrobić implementację, która faktycznie będzie działać w systemie rozproszonym. Więc tak, scenariusz, który wam przedstawię, jest z OAuta. Kojarzycie OAuta? Tak. No, niech ktoś powie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby niejako skokany do usługi komunikacji. Może to jest OK, to musi podać sobie w jednym systemie, który wie, jak odpytać ten system komunikacji. Ale jaki problem jest rozwiązany? No problem tego typu, że nie chcemy się komunikować w tej docelowej usłudze. Tylko wykorzystać jakby zewnętrzną usługę, tak? Ale dlaczego chcemy więcej zrobić? Znaczy to może być kwestia, nasz przykład jest na przykład autoryzacja płatności Pay, tak? Czyli dostawca usług płatniczych. My jako klient chcemy się dzielić na przykład danymi karty kredytowej ze sklepem, natomiast sklep chce być pewny, żeby zapłaciliśmy za jego towar. Więc żeby rozwiązać ten problem jakby wzajemnego zaufania, odwołujemy się do zewnętrznych usług. Ale właśnie, istotne jest przy OAuth nie tylko to, że jest zewnętrzna usługa, którą wspólnie ufamy, ale też to, że ten zewnętrzny serwis komunikuje się w naszym imieniu, mając pozwolenie na bardzo ograniczony i określony z góry dostęp. Czyli jest tak, w tym przykładzie, który oni podają standardowe, jest tak, że mamy jakiś serwis, który pozwala zapisać zdjęcia. Tak? Ja mogę się zarejestrować, wrzucić swoje zdjęcia, przeglądać je, dostarczyć link moim przyjaciołom, żeby to oglądali. Tak? Czyli ja mam swoje zdjęcia na jednym serwisie. To są moje zasoby. Na drugim serwisie, który jest do drukowania zdjęć, ja chciałbym wysłać właśnie te pliki, żeby oni je wydrukowali. Problem, jaki mamy tutaj, jest właśnie taki, że ja chcę dostarczyć, ja chcę udostępnić tej usłudze moje zdjęcia, ale te, które ja wybrałem, tylko raz, żeby wydrukowali. Jak oni skopiują i będą coś dalej zrobić z tym, to już nie ma na to wpływu. Ale docelowo udostępniłem raz. I co? I właśnie, ja jako tam jestem taki użytkownik dzieli, tak? On chce tak wydrukować tutaj zdjęcia, żeby wysłać tam do swojej babci, ale zdjęcia, które są na zdalnym serwerze. Tak? Czyli ten OAuth pozwala udostępnić takie zasoby.
Teraz tak, to co ja zrobiłem nie jest implementacją OAuth-a, ale pokażę wam, że coś takiego da się zrobić, tak? Że jakby ta logika udostępnienia zasobów to jest coś, co wynika z tego protokołu kanonicznego. I z tego, że de facto możemy wyobrazić, że stworzymy iniektor, który będzie obejmował te dwie usługi i jeszcze kod, który będzie tutaj napisany. Tak? Tam historia jest taka, że Ada wraca z wakacji, rejestruje tutaj zdjęcia, wrzuca je i później decyduje, że chce je wydrukować. Wtedy na stronie tej usługi ona widzi, że jest na liście ta usługa. Czyli ona może wybrać zdjęcia z tej usługi. A w tym, co ja wam pokażę, to jest bardzo istotna różnica, że że ta usługa nie musi nic wiedzieć o tamtej usługi, nie musi mieć zaimplementowany żaden interfejs albo specjalny tokeny z tym. Wszystko jest za pośrednictwem właśnie tej transakcji, którą tworzymy na poziomie injektowania zależności. I drugi przykład, który w tym konkretnym kontekście, że to jest coś więcej niż o aucie. Wyobraźcie sobie zakupy w sklepie internetowym, gdzie nie podajecie swój adres. Czy to jest możliwe? Jak staje? No, ale skąd wiedzą, gdzie ty się wysłać? Bo jestem zarejestrowany w tego. Ja nie podaję mu na adresowy przyjęcie. Ale sklep dostaje twój adres. Ale ja mówię o tym, że sklep fizycznie nie dostaje twojego dane adresowe. To może z tego wystarczy do ilu? Znaczy może nie, wystarczy, że poczta. A to trzeba mieć po prostu inny podmiot, który jakby adresował tego OAuth-a z drugą logistykę, tak? Znaczy, może być paczkomat, który wyśle... Paczkomat, to jest jedno z tych... Ale zwróćcie uwagę. Jest tak. Gdyby to był kurier, to był sklep. To ja, jeżeli ja mam umowę z kurierem, to mogę stworzyć u niego zamówienie, powiedzieć, posłuchaj, ja mam taką paczkę do wybrania, tak? I to gotowe zamówienie, interfejs do wypełnienia danych, gdzie odebrać, mogę dostarczyć do sklepu. I w tym momencie sklep tylko będzie miał wywołanie, podaj adres odbioru. Tak? I w tym momencie przekazujesz taką referencję do sklepu, on, nie wiedząc nic o moim adresie, jest w stanie wysłać tą paczkę. Dlatego, że mój kurier pójdzie do sklepu, żeby ją odebrać. Tak? I w tym momencie sklep musi być ze mną zintegrowany, żeby przyjąć taką referencję do takiego interfejsu, ale on nic nie wie o tym, jaka to jest implementacja pod spodem, czyli kto przyjdzie odebrać tę paczkę. Mogę ja mieć swoją implementację, którą patrzę na ten adres i mówię, dobra, dam radę sam czy nie dam radę, tak? Czy ma się przejść po to, albo inaczej spróbować. I właśnie to jest ta różnica, że oni nie muszą być ze sobą połączone, tak? Nie musi być tak, że ten sklep ma umowę z firmą kurierską, którą ja lubię. Tylko ja mogę mieć tą umowę. Dobrze, do konkretu. Pokażę wam właśnie to demo. Może usiąść. Ok. Więc tak, to jest kod, który realizuje interakcję definiowaną przez dla dzień. Tak? To nie jest. Właśnie OAuth też bazuje na tym, że to jest na podstawie protokołu HTTP. Tutaj mamy inny protokół, dlatego właśnie to da się zrobić lepiej. Ale no, dlatego to nie jest implementacja OAuth, tak? Ja o HTTP nic nie muszę tutaj wiedzieć. Więc tak, jak ja mam swoją implementację tej interakcji, którą dzień realizuję, to ja mam strzyknięte tutaj dwa interfejsy. Tak? I to jest PhotoSharing API, w którym właśnie mogę się zarejestrować i mogę dostać dostęp do jakiegoś albumu, tak? No i z tego albumu mogę tak, wysłać zdjęcia, mogę wybrać listę zdjęć, które mam, konkretną informację do jednej, albo mogę wziąć dane zdjęcie jako
jako SAS-ów, jako fotoresponse, tak? Tutaj jest jedna metoda, która pozwala ostatecznie wybrać właśnie to zdjęcie w postaci bajków, tak? Czy to jest photosharing, czyli miejsce, gdzie ja włożę swoje zdjęcia i później będę tam dostępny. Następny interfejs to jest printing photo app, czyli inna osobna usługa, która pozwala mi stworzyć zamówienie do tego zamówienia konkretnego. Dodać adresy, zobaczyć jakieś listy adresów, mogę dodać zdjęcie właśnie w postaci referencji do photoresponse. No, mogę zobaczyć, jakie zdjęcia mam wybrane i ostatecznie wysłać to zamówienie. Tak? Interfejsy, gdzie... kiedyś ktoś mnie zapytał, dlaczego nie coś jak RMI. Zwróćcie uwagę, tutaj nie ma żadnego interfejsu dotyczącego technologii. To jest czysty API, tak? Interfejsy dotyczące definicji usługi. Więc tak. Jak mam już swój... To jest ta metoda, która faktycznie realizuje całą tą interakcję. Jedno polega na tym, że ona mówi, że wróciła z wakacji i właśnie będzie się rejestrować w tym Photosharing Service. No to wybiera to API, rejestruje się w nim, tworzy album moje wakacje i wrzuca dwa zdjęcia. No tutaj muszę wrzucić bajty, no ale to jest tak naprawdę stringi wrzucone na bajty. Tak? Gdyby to było zdjęcie, no to nie ma różnicy. Tak? I tak. Teraz właśnie ona chce stworzyć to zamówienie, żeby wydrukować i wysłać do swojej babci. Żeby to zrobić, to wykorzystuje wstrzyknięty ten interfejs do wydrukowania. I co trzeba zrobić? Stworzyć zamówienie, podać adres babci i teraz zrealizować interakcję między tymi dwoma serwisami. I robię to w ten sposób. Pobieram z albumu listę zdjęć. Dla każdej z nich tworzę właśnie te foto jako sasowy, czyli te referencje do moich zdjęć, tutaj w tym raju. I później dla każdej z nich do tego zamówienia właśnie dodaję to zdjęcie. Tak? To jest czysta logika biznesowa, nie ma nic o protokołach, ani o tym, gdzie to jest zaimplementowane. No, pod koniec robię submit order i wszystko jeszcze kończę. Ja proponuję tak. Zrobię tutaj breakpointy w kluczowych miejscach. I zobaczymy, jakie są implementacje tych interfejsów. OK? Właśnie, żebyście nie myśleli, że was oszukuję i że to jest bezpośrednio wrzucone. Nie, ale będzie z konsoli. OK, to ja uruchomię test. Mogę wam pokazać, jak jest konfiguracja zrobiona. Nie, skupmy się na interakcji, bo w konsoli będzie widać ten protokół kanoniczny. Więc tak. Więc tak, jestem w moim kodzie tutaj, gdzie właśnie ta interakcja z dzień jest realizowana. I teraz tak, jak zobaczymy na przykład to pierwsze wywołanie do interfejsu, które jest zewnętrzne, to on, po pierwsze, on trafi do czegoś, co się nazywa External Binding Switch. Tutaj jest tak, że
Tutaj jest wybrane, jaką implementację w tej chwili ten wątek ma wybrane pod tym interfejsem. I to jest zrobione w ten sposób, że jest wywołana metoda get instance, internal instance, która wybiera tutaj z tej referencji, czyli z providera, tak? Wybiera aktualne zbindowane referencje i mapuje typ usługi, numer referencji lokalny i do jakiej usługi zewnętrznej się odwołuje. I to jest tak, że przez to, że to jest z opóźnionym wywołaniem zrobione, to ja wywołując ten provider, to ja dostanę ta instancja, która jest w tej chwili podpięta pod tą zależność. Właśnie po to, żeby móc zmienić ją w locie. Wybieram tą instancję i zrobimy to tak. Wejdę do implementacji tej usługi i pokażę Wam stack. Puszczę dalej. O, jestem tutaj. Więc tak. Co się stało? Wydrukowane były te informacje od niej i teraz, jak zauważyłem, że jest wywołanie na usługę zewnętrzną, to nagrywane były właśnie tutaj wywołanie. Tak? To jest jedno wywołanie nagrane, 0 na metodę register, parametr 1 i zwrócony jest jakoś obiekt numer 2. I teraz tak, obiekt 0 to jest tak naprawdę coś, co wskazuje na ten klucz. Obiekt 1 to jest coś, co są dane. Tak? A obiekt 3 to jest pending data instance. To oznacza, że to jest coś, co dopiero będzie zwrócone po stronie tego prawdziwego serwisu. I teraz tak, stack trace wywołaj. Stack trace wywołaj jest taki. Jeżeli nie widać, to powiedz co. Więc tak. Tutaj jest tam, gdzie byliśmy, tak? Czyli ta implementacja od niej. Wybrany był proxy, który wybiera, które aktualnie usługa jest podpięta. Teraz, jak już została podpięta ta usługa, to tak naprawdę dostałem proxy, który nagrywa wywołania, które ja zrobiłem. To jest tak, że tutaj jest record external method call with return time. Przez to, że ta metoda zwraca string, to mój program musi już teraz to wywołać, dlatego że dalsze wywołania programu mogą zależeć od wartości tego stringa. Gdyby to zwróciło interfejs, to ja mógłbym zwrócić interfejs, w ogóle nie wywołując zewnętrzny serwis. Dlatego, że interfejs pozwala mi co? Tylko wywołać metodę, nic więcej. Czyli mogę dalej nagrywać. W tym przypadku nie mogę już nagrywać, czyli tak. Tutaj jest znajdywane, że trzeba sfluszować cały stok nagrywanych wywołań i wysyłany jest tutaj. Ten request to jest właśnie cała ta informacja o tym, do jakiej transakcji, do jakiej instancji usługi. W tej chwili to jest wszystko lokalne, tak? Ale tu jest ta informacja, która jest potrzebna, żeby to zrobić w sposób rozproszony. I teraz tak, jakie dane są wysyłane? Czyli przede wszystkim mapowania moich numerów na to, co one reprezentują w danych i jakie wywołania metod są zrealizowane. Tak? Czyli jak mam taki stack trace, to co ja bym zrobił teraz z rozproszonym środowisku, byłoby tak, wysłać tą dokładnie informację do miejsca, gdzie jest uruchomiona ta usługa, i tam na miejscu właśnie wywołał po kolei zgodnie z tym, co mam nagrane. Tu jest kod. Ja bym zrobił tak. Wyciągnął listę wywołanych metod i popatrzył, jaka instancja została wywołana, z jakimi argumentami i co zwraca. I tutaj tak naprawdę
tutaj bym popatrzył. Na to. Dla tej instancji, czy mam referencję? No to mam. To jest, że ten numer wskazuje na jakiś klucz zbindowany. No to mówię, to jaki typ ma ten klucz? Tak? Zwróć uwagę, że ktoś robi zdanie na innym serwerze. Nie w tej chwili, ale w przyszłości tak będzie. I teraz. Ja patrzę, czy ten klucz istnieje w moim iniektorze. Czy on jest udostępniony przez lokalny iniektor. Jeżeli tak, no to mówię, stwórz mi lokalnie instancję tego, tak? I zapisz jako referencję, że ten numer wskazuje na tą stworzoną instancję. I w tym momencie, po stronie tego serwera zdalnego, na podstawie właśnie tego protokołu kanonicznego, jestem w stanie wstrzykiwać zależności tych wywołań, które nagrywałem. No a tutaj w jakiś sposób wybieram metodę, która jest wywołana i lokalnie robię to wywołanie. Tak? Dalej to już tylko mam właśnie rzeczy związane z proxy. Coś, co lokalnie ustawia mi jak... Lokalnie też muszę mieć informację o tym, co jest podpięte w zewnętrznych serwisach. Tak? I to jest właśnie ta warstwa tutaj. No i ostatecznie wywołuję tą metodę, która jest ta logika właśnie tego interfejsu, który miałem wstrzyknięty. Tak? Czyli widzicie, że ta informacja, którą nagrałem, jest dostateczna, żeby właśnie zdalnie powtórzyć te wywołania. Więc tak, puszczę dalej i pokażę wam, jaka jest interakcja. Tak? Tutaj wywołałem ten dzień. To ona zwróci jakieś kredensiale i będzie wywoływać dalej tej usługi sharing API. Ok. Tak? Pytania jakieś? Tak. Znaczy, ty zrobiłeś tak, że wycofujesz pisarze dla starych interfejsów, stosować niskie gradacje, tak? Wysoko nie. Tak, zamiast każdą metodę wywołać, to ja nagrywam. Mógłbyś lokalnie nagrać cykl for, 10 tysięcy wywołań i przekazać tak. Ale to nie zwracało każde wywołanie jakiejś wartości, która będzie istotna po to, żeby było. No tak, i to pozwala tam pisać wysoko, poziomowo, wirtowo na zdanym klienciu, tak? To pozwala, bo w tej chwili jak robimy aplikację, to planujemy te moduły, jakby wydzielamy jedną aplikację na moduły, tak? I okazuje się, że to pozwala robić większe aplikacje i że jakoś lepiej się łapiemy na tym. To, co ja zrobiłem, pozwala zrobić to samo, ale na poziomie systemu, tak? To nie jest tak, że jak mam coś, co jest na innym komputerze, to muszę na to patrzeć inaczej, tak? Że po drodze będzie web serwis, może jakaś kolejka i mówię, nie, to jest wszystko jedno, tak? Jaki interfejs implementujesz, gdzie go injektujesz i wywołuj. Ale ja nie mam asynchronicznych wywołań, tak? Ale właśnie to jest, pozwala rozpraszać, a oprócz tego wykorzystać inne usługi właśnie tylko przez interfejs. Ja mówię, jak sam ten interfejs, ja wiem, że jest tam zaimplementowany, no to będę nagrywać wywołania, wysyłał, patrzył na odpowiedzi i uruchamiał moją usługę jako jeden wielki program, tak? Korzystając z tego zewnętrznego. Ten. Pokażę wam, co się stało tutaj. Tutaj było to wywołanie, które wymagało stringa, a tutaj mam następne wywołania, które wymagają, tutaj jest interfejs zwracany, a tutaj ja tylko przekazuję informacje, tam zwrócone jest wolne. No to w tej chwili to jest tak, to pierwsze moje wywołanie to było przekazanie jednej metody, jedno wywołanie metody. Zwrócone pod numerem 2 było już wypełniony obiekt, tak? Czyli ta odpowiedź od serwisu to jest wysyłana właśnie w postaci już tego wypełnionego obiektu. I teraz następne wywołanie to już zawiera całą tą interakcję. Zwracam, wybieram album i wysyłam do niego zdjęcia. Tak? I teraz tak, dlaczego tutaj był interfejs wywołany? A tutaj
przesyłanie jakichś danych. Jak ja wywołuję inną metodę, inny serwis, no to żeby zachować kolejność wywołań, tak jakby to była lokalna maszyna, to muszę wywołać najpierw wszystko, co dotyczy jednego serwisu, zanim wywołam to, co następuje dla innego. No bo pod spodem mogą być połączone. I tutaj właśnie dla serwisu zdjęć było wywołane metoda podaj mi album, wyślij zdjęcia i tutaj jeszcze tu string jest. Nie wiem, czy jest tu string. A podczas debugowania najechałem na interfejs i wtedy Eclipse wywołał metodę toString. Czyli on też to zapisał. No, wysłał taką prośbę do tej usługi, no i zwrócił właśnie ten obiekt numer 9, który potrzebuje informacje, toString, i zwrócił to. Tak? Czyli przekazał, a nie, gdzie jest? 9. 9 jest tak, że ja wysyłam, że pod serwer, że ja potrzebuję, żebyś zwrócił mi to. A tutaj nie wiem dlaczego pojechał dalej. No ja tu execution request, tak? Tu wysłałem. Wysłałem to string. Tak. A tutaj, bo tutaj drugi raz wysłał po string. Widzisz? Dwa razy wysłał po string. Przez ten toString coś się zepsuło. Ok, zaczniemy znowu, żeby szybciej. Jak widzicie, to jest prototyp. Zaczynamy tu. Patrzem. Jestem w usługi, wracam tu. Zarejestrowałem się i teraz dostałem te odpowiedzi. I teraz ściągam zdjęcia, informacje o zdjęciach. Czyli jest wysłane, że podaj mi listę zdjęć, zwrócony jest numer 9. Numer 9 to jest lista, to jest anotacja od ASM. To jest lista, array list od informacji zdjęć. Tak? To jest konkretna instancja. To dostałem te zdjęcia tutaj. Z nulem, nie wiem dlaczego. A, nie, bo tu nie mam wypełnionego, dostałem to. Tak, to są te instancje z danych, które dostałem. I teraz, tutaj mam wypełnione. Tutaj mam fotoresurs, czyli mam referencje do zasobów, które są po stronie tego serwisu od zdjęć. Tak, jak najeżdżam na to, to się robi tu string, on zaczyna wywołać tam dalej. Ale chodzi o to, że te referencje ja tutaj przekazuję do tego samomienia. Tak? Zobaczmy, czy to przejdzie dalej. I teraz submituję order. Co się stanie? Więc tak, co się stało? Tutaj wysyłałem zdjęcia. Później tworzyłem, i to jest inna usługa, tak? Tam jak zobaczycie, ten numer, usługa to wynika z tego, target URL, tak? A w ogóle to jest na GitHubie, tam widzieliście, to możecie to uruchomić u siebie. Następna rzecz, którą robię, jest takie, żeby wysłać do usługi drukowania, tworzę instancję zamówienia i podaję adres swój, tak? I tutaj jest zwrócony void, do tego jest minus 1. W odpowiedzi opowiedział mi, ok, spoko, nie mam żadnych dalszych wywołań. I teraz następne wywołanie było do usługi druku ten sharing. Pobrałem listę zdjęć, tutaj mi zwróciło tę listę zdjęć. Patrzcie, to jest 9, czyli właśnie ta, to jest zwrócone, to numer 9. I teraz pobieram te instancje, które pobierają ten sharing resource, tak? Czyli to są moje już zdjęcia. I tutaj
Tutaj jeszcze mamy ten DoString, który się wkradł, ale patrzcie na to. Tutaj do mojego zamówienia, które miał numer 1, dodaję zdjęcia, czyli te referencje do zasobów, numer 3, czyli instancje, które nie są u mnie, które też nie są tam w tym serwisie dostępne, tylko które zostały stworzone w innym komputerze, zdalnym. To w tym momencie ten implementacja przekazuje, że tutaj ja ci przekazuję instancje zewnętrzne i w momencie, jakie typ one mają. I w tym momencie to, co tutaj jest zrobione, jest to, że jak ja przekazuję tą instancję numer 3, to on mi odpowiada, posłuchaj, na tą instancję numer 3 proszę cię, wywołuj tą metodę i zapamiętaj, że odpowiedź będzie jakiś po ich stronie implementacja tego klucza, a później jeszcze na to, co dostaniesz, wywołuj mi tą metodę. Czyli ta usługa wydrukowania na tą referencję, którą ja przekazałem, mówi, ok, ja dostałem taki interfejs, ja chcę zrobić takie wywołanie. Proszę przekaż tam, gdzie ta implementacja faktycznie jest. I właśnie to jest to, że udostępniłem SAS-u mój, czy te zdjęcia, jakiejś usłudze w określonym celu i jednorazowym. Czyli właśnie to, co powstało. Tak? Tylko, że ta usługa wydrukowania nic nie wie o tym, skąd, gdzie jest ta implementacja. Ona wie, jakie metody może wywołać. A czy nagle może to wrzucanie wyjątku pan zdalny smudzy i przykrytowanie? Nie mam pojęcia, jak obsługiwać wyjątki. Ja też. Znaczy, w interfejsach nie mam zdefiniowanych wyjątków takich. Wywołuj już dwie metody zdalne, a jeżeli jest wyjątek, to wywołuj trzecią metodę, też zdalne. Ale jeśli nie jest wyjątek, to trochę tak jak Ajax. To nie dojdziesz do tego w zupełnie innym momencie, kiedy będzie flash. Poczekajcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ale nie ma tego nagrania. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Przez to, że ja nagrywam i spóźniam te wywołania, to ja zachowuję kolejność uruchomienia programu, tak? Tak długo jak mogę. Ale tak naprawdę, gdyby na pierwszej metodzie wywołanej wylecie wyjątek, tak? To ja mogę mieć już 100 wywołań dalej. Mogę mieć 100 wywołań dalej nagrane. Czyli to jest coś takiego jak zmiany tych kolejności w maszynie diary, tak? W procesorze. Ja zachowuję kolejność wywołań. I spóźniam na tyle, ile to mi pozwala kontrakt, czyli to, że zwracam cały czas interfejsu. Dlatego wyrzucenie wyjątku to nie jest takie oczywiste, tak? Bo ja mogę mieć w połowie procesu, a tak naprawdę pierwsze wywołanie mi wyrzucił wyjątku. Także wyjątki to jest trudna rzecz. Jeszcze nie mam pojęcia, jak je obsługiwać. To nie obsługuję. I ten. Znaczy nie, ten prototyp jest na jednej maszynie wygodny, tak? Znaczy, jak ktoś mi nie wierzy, że to się da zrobić rozproszone, no to będę musiał zrobić ten. Poczekać, że aż zrobię tą pełną implementację, ale to myślę, że się da rozproszone. No i poleciał. Poczekajcie. Nie, bo to jest ten długi czas oczekiwania, jakieś metody są wywołane na tych procesach. To ja zrobię tak, że wywołam test i zobaczymy po prostu na to, co wychodzi do konsoli. Czyli tak, zostaliśmy przy przekazywaniu referencji zdalnych. Teraz na moją referencję zdalną nagrywam dalsze wywołania. Tak? I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj te wywołania zostają przetłumaczone na prawdziwe wywołania innego serwisu. Tak? Czyli ja wiem, gdzie faktycznie ten interfejs jest zimplementowany, to co mi nagrałeś, to ja przekazuję dalej. Te wywołania są zrobione, zwrócony jest właśnie wynik 15 i on jest zmapowany z powrotem na ten wynik, który tutaj czekał, tak? Ale na tamtego serwisu drugiego przekazaliśmy już faktycznie wypełniony obiekt, tak? Już nie referencje, już nie procesy. Nie, na razie tylko interfejsy przekazaliśmy. Znaczy przekazaliście informacje o tym, jaki typ interfejsy dostaniesz. To on stworzył ten interfejs i zaczął wywołać.
do drugiego serwisu przekazaliśmy też tylko... Co przekazaliśmy? Tutaj przekazaliśmy informację o tym, jaką metodę wywołałem, że ja wywołałem masz zasób zdjęć i przekazaliśmy to, że słuchaj, to jest zewnętrzna instancja, która ma ten typ. Nic więcej. I na podstawie tej informacji on robi tak. Od tego typu, czyli od tego interfejsu ja robię lokalne proxy i zaczynam nagrywać te wywołania. I z tego co mi wyjdzie, to ja ci mówię, wiesz co, fajnie, to na ten obiekt numer 3, który mi przekazałeś, proszę cię, zrób te wywołania. Okej, to jest sam serwis, który go stworzył. Nie przekazujemy referencji do instancji. Tak. Przekazujemy informacje o tym, jakie wywołania zostały zrobione. I właśnie to jest ta różnica, tak? I teraz tak. Jak już wraca, jak są te wywołania, te wywołania przetłumaczone na następny serwis, to ten wynik, znowu, ten wynik, to ja wiem, że był potrzebny w innym serwisie pod tym numerem. No i przekazuję go dalej. Tak? I teraz właśnie jest to wywołanie. Na tą referencję zdalną podaj mi get photo data. To jest coś, co zwracało array bytes. Tak? Czyli to byłoby to wywołanie, które ściągnęłoby faktycznie to zdjęcie. No i znowu, tutaj jest przetłumaczone na to, że to jest tak naprawdę instancja w innym serwisie. Tak? To wywołanie jest przekazane tam i tutaj ten serwis mówi OK, ja ci oddaję odpowiedź na to wywołanie. Tak? A później protokół mówi, aha, ta 16 odpowiadała temu, co ten chciał, czyli ta 8 i mówi, ja ci wysyłam to, co dostała. Czyli przekazuje wynik tego wywołania. No, tutaj jest znowu to samo zrobione dla drugiego zdjęcia. Przekazane jest zdjęcie. Tutaj zmapowane dwa razy. I później pod koniec jest... gdzie jest? Aha, i tutaj są zwrócone wyniki, tak? Czyli te zdjęcia. I już. Gdzie jest? Okej. Okay. Pogubiłem się trochę, ale macie to na GitHubie, możecie to uruchomić i zobaczyć właśnie jak to zrobione i zareagować. Chciałem jedną rzecz tylko istotną powiedzieć. Zwróćcie uwagę na to, że wywołania, które tutaj nagrywał, one przechodziły przez tą implementację i były tłumaczone na wywołania w tej prawdziwej instancji tutaj. Ale zwróćcie uwagę, że kod tutaj